Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w piątym dniu Vlogmas. Dzisiaj przedstawię Wam, jak zrobić woreczek na oczyszczenie. Co nam będzie do tego wszystkiego potrzebne? Oczywiście świeca ołtarzowa, która przed naszym magicznym działaniem już płonie. Ten woreczek na oczyszczenie będzie noszony przez nas przez miesiąc, a potem powierzy się go żywiołom, czyli to, co ma ściągnąć, to z nas ściągnie, a resztę przyjmie ziemia i rozłoży na najlepsze możliwe energie. Będzie potrzebna ciemna świeca, czarna bądź fioletowa, sól, ja używam soli himalajskiej, egzorcyzmowanej swojej własnej, trzy rodzaje ziół, czyli szałwia, ruta i mięta, olejek werbeny i czarna materia, dlatego że z czarnej materii będziecie szyć woreczek, bądź tak jak ja go związywać, a do tego szycia bądź związywania czerwona nitka. Jak rozpoczynamy rytuał? Otóż ołtarzowa świeca powinna już się palić, żeby oczyszczać przestrzeń. Mogą leżeć na ołtarzu symbole żywiołów, czy może to być Wasze miejsce pracy, w którym po prostu działacie. Na ciemnej świecy igłą bądź gwoździem, którego teraz szukam, ponieważ go nie mogę znaleźć, wypisujemy swoje imię i możemy wypisać datę urodzenia. Zapalamy te świece. I to jest taka pierwsza czynność. Ta świeca jest świecą oczyszczającą i ta świeca powinna wypalić się do końca. Jak mamy naszykowane w jednym miejscu te nasze zioła i ten sól, mieszamy to wszystko, słuchajcie, mówiąc słowa szałwio, soli i wodo. Teraz bierzemy trzy krople olejku werbeny. Poza wizją sobie spróbuję gościa otworzyć, bo jak widzę, drobny kłopot. Trzy kropelki. I to jest ten nasz symbol żywiołu wody, olejek z werbeny. Szałwio, soli i wodo moją zmieszane dłonią. Niech mą przestrzeń oczyszczą i mnie samą ochronią. I po trzykroć. Szałwio, soli i wodo moją własną zmieszane dłonią. Niech mą przestrzeń oczyszczą i mnie samą ochronią. Szałwio, soli i wodo moją zmieszane dłonią. Niech mą przestrzeń oczyszczą i mnie samą ochronią. Teraz, moi kochani, bierzemy się za robienie woreczka. Ja tutaj przygotuję sobie nić do związania woreczka. Ach, jak pięknie te zioła pachną. Jak będziecie robić, to zobaczycie. Mój najprostszy sposób na nieszycie woreczków jest po prostu zrobienie zawiniątka. Działanie to tożsamo, a w ziemi się łatwiej papier niż materia rozłoży. I będziemy wiązać. Ja zazwyczaj zawiązuję na trzy supełki. Ach, chodź tu supełeczku. Dlatego, że się związuje na poziomie duszy, ciała i umysłu. I teraz tak ślicznie pachnący woreczek bardzo dobrze jest nosić przy sobie właśnie przez miesiąc czasu, a potem powierzyć go żywiołom. Świecy pozwólcie wypalić się do końca i ot taki prosty, fajny i zacny rytuał. Także dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam na kolejne vlogmasowe krótkie rytualiki. Pa, pa, pa!